Mazda CX-5, w samochodzie tym poprawiamy audio i wyciszamy drzwi przednie. I tak, mamy zamontowany już z przodu zestaw DLS-a, głośniki wysokiej półki, gitary, jak widać, mamy zamontowane w słupkach, woofery 16,5 cm w drzwiach. Z tyłu mamy również DLS-a, tym razem głośnik koaksjalny. W bagażniku mamy subwoofer, również DLS-a, dwucewkowy, 300 W RMS-u. Jeżeli chodzi o użyte komponenty, to subwoofer to DLS PE10D2. Skrzynka wykorzystująca połowę miejsca na koło zapasowe, aby zostało również miejsce pod podłogą bagażnika na rzeczy prywatne. Jeżeli chodzi o głośniki zamontowane z przodu, to są to DLS-y RC6 2Q. A z tyłu mamy DLS-y P2. Cześć wszystkim, Top Auto z tej strony. Właśnie skończyliśmy wyciszać Mazda CX-5, dodatkowo wymieniliśmy to też audio. No i z tyłu wrzuciliśmy takie oto DLS-y PA6, głośniki koaksjalne. Z przodu mamy DLS RC6.2Q, to jest zestaw odseparowany. W bagażnik wrzuciliśmy subwoofer P10D2, to wszystko zasila nam matchup 8 DSP. Tak wyglądały głośniki seryjne. Tutaj mamy głośnik słupku A. Te głośniki takie same z przodu, jak i z tyłu w drzwiach. No i tak to wygląda tutaj w słupku. Głośnik wysokotonowy. A pod siedzeniem pasażera wzmacniacz matchup 8 DSP, tak jak już wcześniej mówiłem, zamontowany. Wymienione audio, wyciszone auto. No i dodatkowo w tym aucie jeszcze montowaliśmy naszą kamerkę GX1000, którą widać tutaj na szybie. No i tutaj z tyłu. Dzięki, cześć.